Dzień doberek, hejo, hejo, nie wiem czy mnie tutaj widać, pewnie nie, o teraz może tak. My właśnie, słuchajcie, po pierwsze, tak, my właśnie, witam się z Wami 5 maja, chciałam powiedzieć kwietnia, 5 maja to jest dzień tygodnia, sobota, czyli weekendzik, z czego się bardzo cieszę. My właśnie wybywamy do miasta, chciałam Wam pokazać moją stylizację, nie wiedziałam jak się za bardzo wystylizować, bo to mi nie pasi, tamto mi nie pasi, także masakra. Więc mam tą koszulową taką bluzkę z Primarka, tutaj mam te takie wisiorki z, nie pamiętam, chyba z New Looka, z tej przedceny, ale się nie mylę, okularki oczywiście, jakieś tam podróbki, nie pamiętam nawet czego, co jeszcze, zegarek oczywiście, podróbeczka Corsa, do tego bransoletka jakaś tam no name, dalej, poczekajcie, spodnie te takie boyfriendy podziurawione, buty założyłam Adidasy, ponieważ chcę sobie zakupić, słuchajcie, jakieś białe, fajne, zwykłe, proste Adidaski. Może w Primarku coś bym dostała, byłoby super. Coś bym chciała podobnego do tego, co mam, ale białe. Zobaczcie, o takie, mam takie... No, a nie chciałam zakładać niczego na obcasie, bo będziemy trochę chodzić. No i co? I ja jestem gotowa, włosy mam wyprostowane, dzieciaczki idą za mną. Chodźcie. I wychodzimy, także ja zapraszam Was na oczywiście daily vloga. Nie wiem, mam ochotę iść, słuchajcie, mam ochotę zajść do, pogoda jest przepiękna, zobaczcie. Mam ochotę zajść, słuchajcie, do Bootsa, tego dużego na Festiwal Parku. Chcę bardzo zobaczyć tam stoisko Nyxa. A, mam też do wysłania rzeczy, dziewczyny, nic mi nie przypominacie. Mam jeszcze do wysłania rzeczy, przecież tu sobie przygotowałam. Dobra, biorę synek, ja wychodzę. Tutaj mam torbę, muszę wysłać też mojemu bratu i muszę Wam wysłać pomadki, te, które wygrałyście. No, wzięłam sobie olejek do ust, bo jak to coś mi się zmarzy, to tylko sobie olejkiem. A, i torebka ta taka malutka, podróbka Corsa, oczywiście. Synek, idziemy. No, także ja będę wychodzić, odezwę się do Was niebawem. Życzę Wam przemiłego weekendu. I hejo, odzywam się do Was, słuchajcie, na chwilę cupnęłam. Ten hałas, przepraszam, jesteśmy właśnie w nowym, słuchajcie, w nowym Starbucksie. Tak wyglądają zmiany. Są balony, wyglądają tak zmiany. Wszystko tu jest zmienione, zupełnie w innych miejscach są siedzenia. Wszystko jest inaczej, wszystko bardzo ładnie teraz wygląda, tylko trochę śmierdzi, tak jakby mi się coś, słuchajcie, mleko wylało. Ja jestem po shoppingu, jestem już mega zadowolona. Dzieciaczki też sobie coś pokupowały. Też jesteś zadowolony? Tak, pokaż co kupujesz. Gracjan kupił sobie książkę Wonder o tym chłopcu, tak? Wiem, że jest film, także... Wylane mleko. No, wylane jest mleko, bo śmierdzi takim mlekiem, takim niefajnie. Chodź synek, bierz ten album i idziemy. Masz, tutaj możesz sobie wsadzić. Wsadź sobie tutaj. No, także my będziemy wychodzić. Bierz album, bierz gumy. Zakupiłam trampki, słuchajcie, białe. Zakupiłam pewne rzeczy, które w przecenie, w promocji w Debenhamsie, z czego bardzo się cieszę. Ponieważ była przecena, słuchajcie, na te Juicy Shakery znowu z Lancome, synek. I na Urban Decay, także bardzo się cieszę, ponieważ jakaś nowość, hi-fi, shine, takie do ust, weź tą gumę weź. No musisz wyrzucić gdzieś do śmieci. No i one były, słuchajcie, po 13 funtów, teraz Oli. No my teraz właśnie zmierzamy, słuchajcie, już na dół i będziemy uciekać w stronę chyba McDonalda, bo dzieciaki mówią, że chcą iść do McDonalda. Ja chciałam iść co prawda na pizzę, ale niech wybierają. Do McDonalda? Na pizzę. Mówią, że do McDonalda. Oli właśnie gada przez telefon. No, ja tutaj mam poczyniony shopping, kupiłam trampki i wszystko Wam pokażę w holu. No, mówią, że do McDonalda, także dobra, pokażę Wam całość holu, oczywiście jak dojadę do domu, ponieważ teraz nie mam gdzie tędy. Chodźcie. Dobra, my teraz będziemy wychodzić, a zaraz Wam pokażę dziecko na smyczy. Patrzcie, dziecko na smyczy. Za mną właśnie idzie dziecko na smyczy. No, masakra. Przed chwilą leżało na podłodze. i tupało nogami, rękami. Na szczęście ja nie miałam nigdy z czymś takim problemów. No, także co, pogodę mamy przepiękną. Zaraz zresztą jak wyjdę, to zobaczycie, zaraz wam pokażę. Ale jest naprawdę przepiękna. Wszędzie promocje, ja powiem wam, że nie idzie się normalnie, nie wiadomo gdzie patrzeć, bo wszystko by się chciało. Pokażę wam za to koniecznie, poczekajcie, pokażę wam koniecznie nowe stroje. Tada! Superowe, bardzo fajne. Tutaj jeszcze takie żółte, bardzo fajne, też mi się one podobały. Podobały mi się jeszcze, poczekajcie, tutaj jest takie cóż. Nie możesz tutaj być. Jeszcze wam pokażę w tle. Takie same perełki, powiem wam. No, ostatnio właśnie tutaj zaglądałam, także stroje kąpielowe są nagaśne. No i jeszcze ten zielony, czekajcie. I ten zielony tutaj z tym złotym, ze złotym dodatkiem. No i oczywiście jeszcze te takie jednoczynściowe, także takie macie nowości. Takie rzeczy z nowości, idziemy dalej. Ponieważ jestem z dziećmi, więc nie bardzo mogę tam się skupiać. Gdzie jest Grecjan? No, patrzcie, skupa się odnalazła. No i co? My wychodzimy. Pokażę wam teraz na podwórku, jaka jest... Jak to wy mówicie? Na polu. Pokażę wam na polu, jaka jest pogoda. Pogoda jest po prostu przefantastyczna, jeżeli mogę takiego słowa użyć. Chciałam bardzo próbkę kremu z... O, chodźcie jeszcze na sekundkę tylko do Bootsa. Zobaczcie, takie słońce. Bo chciałam próbkę kremu, a pani mi tutaj nie dała w Debenhamsie. Zobaczcie. Taka piękna pogoda. No po prostu jest cudowna. Thank you. Bardzo ładna jest. Ja jeszcze tylko zajdę na sekundkę do Bootsa, bo może uda mi się poprosić po prostu o próbki, słuchajcie, z Clarins. Z Clarins chciałam bardzo właśnie krem, pani mi polecała go, ale tam nie mieli możliwości dania próbki, także idę tutaj, zobaczę, także wchodzę do Bootsa i odzywam się do was niebawem. Ja musiałam się upewnić, czy włączyłam kamerkę, no ale nie taką kanapkę, nie chcę taką zwykłą. Jakbym chciała kanapkę, bym poszła do Subwaya. No, Oli krzyczy, przestań nagrywać, no ale jak mam przestać nagrywać, jak nagrywam dla was vloga, no. Idziemy właśnie teraz do McDonalda. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie będzie dużej kolejki. No. Oli chce do Subwaya, ja chcę do McDonalda. Zobaczymy, gdzie będzie jaka kolejka. Także wchodzimy do środka. O, Gracjan, aż tak będziemy stać. Jeśli się chyba na maszynie zamawiać. Dobra, wiem o co mu chodzi. Dobra, zamówimy sobie na maszynce i za chwilę się do was odzywam. I hejo, hejo, słuchajcie, ja na chwilkę wróciłam tutaj do Debenhamsa i muszę wam to pokazać. Zobaczcie, ten zapach, ten dokładnie, to jest teraz nowość od Thierry'ego Mugler i to jest Angel Fruity Fair. Dziewczyny, to jest dokładnie ta butelka, a zapach, ja nie powiem wam, nie wiem jak mam wam go opisać, ale jest fantastyczny, jest przepiękny, zaufajcie mi, to jest taki, ma trochę nutę Thierry'ego, czyli wszystkich Angeli, tak, wiecie o co mi chodzi, o tych gwiazdek, czyli jest taki słodki, leciutko duszący, ale przełamany jest takim właśnie, kurczę, czymś owocowym, takim wiśniowym, truskawkowym, nie wiem, ciężko mi to opisać, ale jest przepiękny. Szkoda tylko, że widzę właśnie, że on jest, słuchajcie, woda toaletowa, 50 i kosztuje 48. Ja będę wyczekiwać raczej na jego obniżkę. No, powiem wam, że jest moc. Bardzo jest ładny. Nie, nie widzę. Widzicie? On jest tylko tak z boku. Teraz mamy jeszcze w ogóle 10% off. Ale nie ma go właśnie dokładnie tutaj. Jeszcze go tutaj nie widzę. Co my tutaj jeszcze mamy? Co jeszcze jest z nowości? Chyba nie bardzo jest dużo z nowości. Te już wąchałam, tutaj któryś jeden mi się podobał, to jest ten fajny właśnie łączek, jakbyście chciały do mężczyzny, bardzo fajny zapach. Tu widzę chyba na dole, chyba nowy, aura niekoniecznie moja nuta, niekoniecznie mi się podoba. Niedługo, bo już wychodzimy stąd. No i chyba, słuchajcie, to wszystko, tu jeszcze jakieś promocje, promocyjki. Także nic zbytnio się nie dzieje, zobaczcie, jeszcze są te zestawy, które ja miałam. No, jeszcze jest ten zestaw, on jest po 46. Make Up For Ever po 21 jest zestaw. Tu jeszcze jakieś coś pootwierane, coś Chanela. Zgubiona jakaś, znowu to taka sytuacja, co ja kiedyś kupiłam, że zgubiona jakaś tam część i jest 20% taniej. I tu jest jakieś w ogóle całkiem otwarte. Woda toaletowa, jak widzicie, otwarta, minus 20%. I tu jeszcze rzecz kolejna, 10,50 z chyba 15, z 21 niby. No i to jest to Laura Celler, czy Celler, ja nie wiem jak się to... 50%, czyli 10,50. Ale nie próbowałam tych produktów. No i tu jeszcze jakieś też promocje. Make Up For Ever też w promocji. Co jeszcze jest w promocji? Chyba to wszystko. Coś tu przed chwilą mi się rzuciło w oczy, czekajcie. Aha, ten jeszcze Wam mogę polecić śmiało, ten Jimmy Choo Blossom. Polecam, bardzo fajna taka na lato. Chciałam się... Fajny taki brzuskwinkowy zapach. No ja widzę, że też tutaj jeszcze dali, ale tylko ten jeden chyba kolorek i zielone. Dwa kolorki tego Ritualsu. Po 29,50. Jeżeli chodzi o te zestawy. Co tu jeszcze mamy? Czekajcie, się przepcham. Tutaj mamy 10% off na... O, jest czekolad gold. To jest ta właśnie chyba, nie? Tak, to jest chyba teraz ta gold. No, takie nie dla mnie absolutnie kolory, no ale jest. No i piczka oczywiście. Tak to wygląda. A, tutaj jest ten produkt. Tu jest ten produkt, tam jest przeceniony. Dość drogie są też te produkty. Dajcie mi znać, czy używałyście, czy znane są Wam. Ta paletka mi się podoba. Ta paletka i te kolory. To musisz iść tam na górę. Bo tutaj nie ma. Dobra, to ja za chwilę się do Was jeszcze odzywam i jeszcze Wam pokażę, tylko szybko tutaj jeszcze są. No do toalety musicie iść. Co? I jeszcze tutaj mamy też przeceny. Hej, ja nie wiem nawet, czy mnie widać, mam nadzieję, że tak. Właśnie czekamy już na autobus, słuchajcie, 15:50 jest w tym momencie, a 15:52 mamy mieć autobus. Wam pokazała z tyłu, jak to ładnie wygląda, bo bardzo fajny jest widok, ale za dużo młodzieży i nie chciałabym, żeby ktoś tutaj się, wiecie, wklejał w kamerkę, ale pogoda jest przepiękna. Zresztą chyba widać, jak słońce mnie razi. No i co, nasz dzionek dobiega końca, jedziemy właśnie do domu za 2 minutki. I co? I w domu nagram Wam jeszcze tylko haul i pokażę Wam oczywiście, co pozakupywałam. No, także dzionek udany, ale powiem Wam, że jestem zruzgotana tym, że tak ciężko zarobić, a tak łatwo one odchodzą. No, to jest po prostu masakra. Niby człowiek wszędzie patrzy na promocję. To jest nie fair. Okej, odzywam się do Was. Myślę, że już w domu. I hejo, witam Was ponownie i jestem już w domku. Sorry, ale muszę być po prostu tak crop-topowo ubrana bardzo, bo jest tak gorąco, że po prostu... Powiem Wam, że masakra jakaś, masakra. Ja się po prostu przebrałam najmniej jak mogę, w najmniej ciuchów ile mogę. Okej, słuchajcie, chciałabym Wam teraz jeszcze tylko pokazać haul, zrobić Wam haul. Ja jestem rozczochrana, ale po prostu... Tą pogodę nie da się inaczej, więc zakupy mam z H&M, z Primarka, z Debenhams, z JD, nie, tutaj mieliśmy coś, aha, z WH Smith i jeszcze chyba jakaś gdzieś jedna torba, nie, chyba to już, a i z Primarka to już powiedziałam, także będą takie zbiorowe. Zacznijmy może od właśnie tutaj tej torby, tutaj dzieci dostały w WH Smith, czyli na tej poczcie, gdzie wysyłałam przesyłki, o których za chwilę powiem, dostał Gracjan i Oliwia taki jakiś FIFA World Cup, jakieś albumy, słuchajcie, za free do zbierania naklejek. Gracek kupił sobie, słuchajcie, książkę Wonder, także mam nadzieję, że ją przeczyta. Cena książki 8 funtów. Tak wygląda książka, taka o, także jak naprawdę przeczyta tą książkę, to będę bardzo zadowolona. Ja z chęcią obejrzę film, bardzo szukałam już tego filmu Wonder, ale niestety nie znalazłam. To jest o tym takim cudownym chłopcu. Tutaj Oliwia kupiła jakieś, ja nie wiem o co chodzi, ale coś tu, aha, z gumkami. Kredki, bardzo je chciała, nie wiem o co chodzi, 7 funtów, słuchajcie. Takie kredki, to jest jakaś masakra, 12 kredek, 7 funtów, niech ma. Dobra, i to już jest wszystko z tej torby. Torbę wezmę na śmieci, tutaj jeszcze dzieci sobie wzięły te takie, wiecie, wszędzie na poczcie leżą te takie ja to mówię, takie vouchery, tikety, wiecie, do McDonalda, do wykorzystania w McDonaldzie za 2 funty i tutaj jest od kiedy do kiedy. Także zawsze to sobie gdzieś tam biorą i to sobie wykorzystują. Rzecz, o której wspomniałam przed sekundką, że właśnie wysyłałam przesyłki. Tutaj mam paragony, wysłałam, słuchajcie, 2, 3... 5 przesyłek łącznie, w tym jedna była do mojego brata, także 4 przesyłki dziewczyny do Was poszły, czyli paznokcie i 3 zestawy tych lipkitów matowych. Także do Kamili, do Agaty i chyba do Moniki, o ile się nie mylę, już nie pamiętam dokładnie. Także tutaj trzymam w razie czego paragon. Więc to, także idą do Was te rzeczy. W H&M-ie w sumie bardzo się cieszę, bo zakup jest konkretny, minimalny, ale kupiłam to, co bardzo chciałam. Ja Wam ostatnio już mówiłam, że będę chciała znaleźć sobie koszulę, zwykłą koszulę, 8,99 cena tej koszuli. Już Wam pokazuję, ta siatka idzie tutaj na boczek, a koszula, słuchajcie, jak tu koszula, tylko że ona jest taka, widzicie, taka fajna, cienka, przewiewna, rozmiar 10, ja od razu odrywam metkę, bo sobie ją nawet zarzucę, żeby Was tutaj może za bardzo nie razić, wiecie o co chodzi. Zaraz mi ktoś zarzuci, że się tutaj roznegliżowywuje. 8,99 H&M, nie było na nią promocji, to jest taka po prostu na tych wieszakach, gdzie są wszystkie koszule. Były różne kolory, jeszcze się tak czaiłam na taką błękitną, też mi się bardzo, słuchajcie, podobała, czekajcie, bo mi się źle guzik odpiął. No, chciałam bardzo, bo to takie, wiecie, mam te takie staniki z tymi takimi stripsami różnymi... I uważam, że to powinno się fajnie mi tu zgrać. Nie wiem, po co tu ktoś mi zawinął tak dziwnie ten rękaw, ale spoko. No, także ona, szkoda, że jest tylko taka, wiecie, że ona nie jest bardziej taka grubsza, że nie jest z grubszego materiału. Ona jest taka dość prześwitująca, nieprzeźroczysta. Dobra, chyba tutaj będzie spoko. Ja muszę mieć tu podwinięty rękaw maksymalnie, oby tylko mnie tutaj nie... Ten chyba, nie wiem, czy się da. Nie jest taka za bardzo, słuchajcie, elastyczna właśnie. Tego chcę dopasować, ale też żeby mi nie ugniatała tutaj w mój opatrunek. Oj nie, tu już mnie gniecie, bo czuję. Także nie wiem, czy tak ją będę mogła nosić, chyba że guzik odepnę. Zaraz zobaczę. Taka oto zwykła, słuchajcie, prosta. Ja po prostu potrzebowałam zwykłą taką koszulę, zaraz Wam pokażę. Taka oto zwykła, prosta. Tutaj możemy mieć crop topa, ja właśnie mam krótki taki, w sumie od stroju to jest, ale można to jako crop top potraktować, także super ekstra, bardzo się cieszę, bo chciałam po prostu zwykłą, białą, normalną koszulę, chciałam taką koszulową, ale nie było, były same takie jakieś obleśne, także ta mi się najbardziej podobała. Kolejne zakupy to jest Boots. Już Wam tutaj pokażę i w Bootsie co zakupiłam, oczywiście wzięłam sobie gazetkę standardową. Tutaj Oli wzięła sobie wkładki higieniczne, także pierwsza rzecz to wkładki. Nie, dużo mówić o wkładkach nie będę, bo nie ma sensu, słuchajcie. Kolejna rzecz to Wilkinson Sword Quattro i to są jakieś Raspberry Rain. I tak się zastanawiam, czy one są właśnie nasączone tym tutaj raspberry, czy po prostu w kolorze raspberry. No niby rączka po prostu będzie pachniała, jest perfumowana. Bez sensu, rączka, po co mi rączka perfumowana, wolałam, żeby tutaj był, wiecie, taki balsam jakiś łagodzący, no ale spoko, także takie maszynki, one tam były chyba za kot, patrzcie, no. One były chyba za 3 czy 4 funty, znowu dostałam voucher, ale nie będę wykorzystywać, nic tam nie przykuło mojej uwagi, jeżeli chodzi o number 7, rzecz kolejna, musiałam zakupić pastę, tym razem po prostu eksperymentowo, nie miałam jeszcze tej z Blanksa, miałam białą, miałam czarną, miałam złotą, a nie miałam właśnie ani niebieskiej, ani tej, no i teraz padło na różową, Glossy White. Dam Wam znać, jest to pasta oczywiście wybielająca, ja od razu wyjmę z pudełka, tak ona wygląda, nie miałam. Ciekawa jestem, tylko poczekajcie, ja sobie to pudełko wyrzucę, bo tutaj właśnie tą siatkę potraktuję na śmieci, a chcę sprawdzić, czy ładnie pachnie, czy miętowo pachnie. Oczywiście zaplombowane, ale to też, no, kurde, jakiś anyż wyczuwam? Słuchajcie, czekajcie. Wyczuwam normalnie lukrecję. Dziewczyny, czekajcie. Ale dobry smak. Nic nie jest napisane o lukrecji, ale powiem Wam, że miętowo-lukrecjowa, super, albo taka eukaliptusowa, taka dziwna, smaczna, smaczna. Także Glossy White z Blanksa, dam Wam znać, jak się spisze. No i Oliwia wzięła sobie na stoisku Seventeen, mi ostatnio Gosia właśnie pisała, słuchajcie, że szopa kosmetyczna z Seventeen, nie wiem, czy ją wycofują, czy ja nie wiem, co się z nią będzie działo. W każdym bądź razie jest całkowity, wiecie, całkowita wyprzedaż tej szafy, 70% była promocja, jeszcze cały czas jest, ale już zostały takie, wiecie, już przetrzepane jest wszystko. No i z SPF-em 25, czyli dość wysokim, wszystko w jednym Magic Makeup Skincare i to jest, słuchajcie, to jest nic innego jak taki krem BB, balsam BB. Oli wzięła sobie medium, wolę jak ona, wiecie, ma coś bardziej jakby dla siebie niż dla dorosłych, także ja sobie tutaj czytałam mniej więcej skład, więc zobaczymy, no zobaczymy, ale nie powinno nic się tutaj działać, to jest w sumie balsam taki krem BB bardziej niż podkład, więc powinno być ok. 17, kolorek medium. Zobaczymy jak się spisze, mam nadzieję, że jej się spodoba. I ostatnia siatka, słuchajcie, szybciutkim krokiem przechodzimy, to jest Primani i tutaj w środku będą chyba 3 bodajże rzeczy z Debenhams i od nich może zacznę, gdyż z nich się bardzo cieszę. Czekajcie, już Wam pokazuję. To są te 3 rzeczy, tak. Tu jest jeszcze paragon. 3 rzeczy to jest oczywiście wszystko z promocji. To był mój kot. Po prostu. No. Co tu robisz? No, się kładzie. Więc mamy tutaj oczywiście Lancome, Juicy Shaker i tym razem wybrałam 411 Banana Slip. Banana Slip i ja nie wiem jak to będzie widać, bo tutaj widzę, że Wam się będzie odbłyskiwać, słuchajcie, czekajcie, to jest dokładnie taki. Dlaczego ten wybrałam? Promocja jest z 19,50 na 13, czekajcie, dzwoni mi telefon.